Proszę powiedzieć coś do mikrofonu. Dzień dobry, witam wszystkich na dzisiejszym streamie. Dobro doszli na dzisiejszy streama. Dobro doszli. Dzisiaj wstępny plan jest taki, że będziemy sobie ogarniać zarysy domku. Mhm. Jak to będzie? Zobaczymy. Dokładnie. Musimy zacząć... Co mam robić? Czy ja mam skopać tutaj coś? Tak, musimy zmienić podłogę przede wszystkim na coś. I się zastanawiam cały czas, jak my ją zrobimy, bo ja bym wrócił jeszcze do naszych bloków, które tam mamy w oddali, żeby zobaczyć, co my planowaliśmy dokładnie. I będziemy mogli jeszcze raz sobie review szybkie zrobić, bo może coś nam nowego wskoczy do głowy, nie? Do tego to miały zostaje. Być kolory na podłogę, nie? Nie, to miały być na ściany. To miało być na ścianie. A, czyli te na dole. Tak, te na dole razem z ciemnym i z tym chcieliśmy zrobić na podłogę, a to drewno chcieliśmy zrobić jako te podpory, nie? I czekajcie, czy ja stąd zobaczę w ogóle nasz domek. I tak zobaczycie... Ty zrobiłeś już z tego. Podpory, jak możecie zobaczyć, rzeczywiście zaczęliśmy robić z tego. A cobblestone był tutaj tylko dla takiego, powiedzmy, mock-upu, dla takiej makiety naszego domku. Więc będziemy mogli za chwilę się zabrać za to, żeby podmieniać powoli kobla na jeden z tych bloków. I się zastanawiam, na który... Który na schody byśmy dali? Musimy go zmaczować z tym drewnem. Kurczę, no mamy mieszane uczucia. Oba pasują, nie? Ale ten ciemny, no. Ciemny slate pasuje, nie? Łupek wygląda bardzo ładnie. Nie wiem, co myślę, że tak. Myślę, że możemy ten ciemny dać. To co? Bo z niego też da się robić schodki, półbloki i tak dalej, on ma w ogóle nie? kilka wariantów. Jak otworzysz sobie pod książkę, to masz tam napisane, jakie są elementy ewentualnie do zrobienia ze slate'u. Mhm. I mamy taki, jest taki polerowany, jest glubinne plastowe cegły. To jest ten plastowy parkiet, czyli to co tutaj jest, to jest parkiet w takim razie z łupku. On wygląda spoko całkiem. Też tak, slate i mangrove robimy jako podłogę, jako schody, a jako podłogę na górze wykorzystamy sobie tuf i w tych dwóch wariantach jakoś go pomieszamy, nie? Bo on od góry, jeden z nich ma ten taki śmieszny pattern, ten ma tego zygzaka, ten jest gładki, a był jeszcze jeden tuf, który ma, o dokładnie to, tą taką kostkę ładną, będzie można je jakoś poprzeplatać fajnie. Jakiś fajny pattern z tego zrobimy sobie. Wiesz co, tutaj o jak masz slab, na którym stoisz aktualnie, to pod nim jeszcze trzeba będzie od dołu zrobić jeden dodatkowy. Tak, żeby je wygładzić. Zobacz sobie na streamka, a tutaj za chwilę powinieneś zobaczyć. Nie, chyba pełnym blokiem. Postaramy się zrobić kurde, je czemu tak. Się do góry nogami? Musisz w dolną krawędź postawić. O. No i teraz jak zniszczysz to na czym stałaś, to musisz postawić o ten blok niżej. Od spodu. Na górnej? Otóż to, dokładnie tak. Okej, okay. No ale ja chciałam od spodu podbudować zaraz. No ale lepiej to robić od góry, no bo zaraz od spodu nie będziesz miała za bardzo jak. Dobra, Aga w takim razie zajmuje się tym, trzeba się zabrać zaraz za domek i poparować te bloki, które musimy tutaj dołączyć. Śmieszny jest dźwięk tuptania po tym. Jest taki, inny. Taki... Pusty. Taki jakby klapały o siebie te kawałki slate'u. Właśnie taki... Tak, tak, trochę tak. Śmiesznie. Więc mamy teraz tak, grezowych cegieł trzeba zrobić trochę. Zobaczmy to na razie znowu tak. Spadnę. Zobaczmy na razie, jak to będzie wyglądało z tymi cegłami. Jeszcze mieliśmy wziąć deski dżunglowe, więc ja też szybko skoczę po nie. Wiesz co, ja bym tutaj jeszcze podciągnęła tak, żeby trochę przykleić się może do tej ściany, żeby zakryć te dziury tutaj. Spoko. O tak o. Dobra, ja tutaj się zastanawiam właśnie, co byśmy tutaj zrobili, żeby to fajnie wyglądało. I może, pomyślcie nad tym, o, pokażę wam mój pomysł, byśmy zrobili sobie parę schodków. Tylko ja bym chyba najpierw chciał zrobić... Nie tak... Jak się robi stonecutter? Jak to się robi? Tu jakieś patyki dwa, nie? Się dokładało po bokach? Trzy stony, jedna sztabka żelaza. O, dobra, mam! Udało się, kurde. Ja nie kojarzę tego, bo ja tego nie robiłem jakoś tak specjalnie dużo. Zawsze craftowałem normalnie, ale teraz jak chcę robić schodki z bloków, których mamy mało, to chyba fajniej będzie rzeczywiście wykorzystać to. I teraz tak, zobaczcie, jakbyśmy zrobili to w ten sposób. O. I tutaj może szyby wtedy. Jakoś tak na dwa. To można byłoby dać... O tak. Kolejną cegłę. Nie, trochę przekombinowane. Jak myślicie? Na razie zróbmy to chyba w ten sposób. Będzie fajnie wyglądało. Jak na razie.
I ja się zastanawiam właśnie tak, wysokość piętra na 4 bloki to jest zawsze tak optymalnie, nie? Żeby już móc coś postawić, nie odbijać się głową od tego, od ścian no, za bardzo. No, myślę, że tak. I też można będzie fajne okna duże zrobić. No. Chyba, że chcesz jeszcze wyżej. Nie, wyżej chyba nie ma sensu. Błoto można zrobić klikając prawym na dirta, trzymając butelkę z wodą. Yo! Ej, mega! Co? Mega ej, dobre! To super. Dzięki, ziomy. To jest rzecz, której nie wiedzieliśmy jeszcze rzeczywiście. Rewelacyjnie. No. Dobra, ja bym zrobił tak może na razie. Postawmy je sobie tutaj. Chciałbym pomysł, że mógłbyś zmienić skina na łyso. Wiecie co, ja próbowałem zrobić tego skina łysego i on wygląda po prostu źle. dlatego na razie jest w takiej formie, w jakiej jest i na razie nie planuję tego zmieniać. Dobra. Zresztą ten skin to jest, dla mnie to jest taka totalna nostalgia, bo ja cię poznałam i chwilę później zmieniłeś tego skina na takiego i on mi się tak dobrze z tobą kojarzy. Ja w sumie też nie zamierzam zmieniać mojego, bo on też jest taki sentymentalny troszkę. No. Wiecie, jak ktoś, kto oglądał nas, zobaczy te skiny, to wie, kto to jest. Dokładnie, też tak myślę, nie? Że trochę to później może wpływać na odbiór. Okej, okay, to wygląda całkiem ładnie i jeszcze tak myślę, co moglibyśmy dodać, jakie my tam mieliśmy pomysły z kolorami, no z desek mieliśmy. O Boże, nie pilagery! Pilagery, tak? Dużo pilagerów. O kurde, czekaj, mamy... luneta. Jest luneta, zobaczcie, stoi tu. Prześladowcy jedni. Tam widziałem drugi jeszcze na dole. Gdzie jest reszta? Widzę jednego. Drugi jest na klifie, właśnie zeskoczył chyba? Gdzieś tam się schował. Nie wiem. Tam jest na dole drugi. Zobacz, z kuszą, pływa. Na dole widzę. O, czekaj, dobra, pływa dwóch. Tak, a po prawej stronie tam na klifach stał przed chwilą gościu z banerem. Ale właśnie go zgubiliśmy. Okay. Możesz zdobyć butelkę z Bad Omen, gdy zabijesz tego z banerem. No właśnie wiem, bo to się zmieniło, nie? Wcześniej było tak, że jak się zabiło gościa z banerem, to się dostawało Bad Omen od razu, a teraz to daje butelkę. O, to jest inaczej, nie? Spoci. Więc nie uruchomisz rajdu po wejściu do wioski, ale możesz go striggerować sobie właśnie pijąc butelkę, czy tam rzucając ją, w zależności od tego, jaką ją zrobisz. Czy to będzie nasz przedsionek? To będzie ogólnie no, to takie wejście, myślę, nie? Myślę, że będzie całkiem ładnie wyglądało. Dobra, czy tutaj też ma być ten blok nie, tutaj będziemy ten tuf wykorzystywać do tego, więc jakoś go zaraz też wymyślimy, co z nim zrobimy. Dobra. Ja tutaj chciałem dać jakieś murki i się zastanawiam, z czego te murki zrobić, żeby one tak fajnie to uzupełniały. Możemy zrobić tak. Weźmy sobie te deski. O nie, tego się nie da w stonecutterze robić. A no tak, bo one patyki wymagają. Wiesz co, chciałem zrobić płotki. A czekaj, to w takim razie... No? Bo jest jeszcze ta druga maszyna. Jak ona się nazywała? W sensie to do cięcia desek. Nie ma maszyny do cięcia desek chyba. Jak czy to? Jest maszyna do cięcia desek, a ja nie wiem. Chyba jest. Nie ma? Mi się wydaje, że jest coś do cięcia desek. Nie ma to na modach? Też mi się wydaje, że to na modach było, nie? Że coś tutaj nie... Mi się kojarzy właśnie. Coś tutaj nie pasowało za bardzo. Okej. Okay. No dobra, to mój błąd, mój błąd. Płotki, dajmy płotki może tak. O, i pięknie to wygląda, o, nie? O, no i git. Dobra, no to mamy jakiś zarys tej ściany frontowej. Myślę, że to będzie ładnie wyglądało. Rzadko kiedy kamień używam w takiej formie, żeby tak dziwnie postawić jako te słupki po bokach, ale fajnie tutaj wyszło, nie? Tak meczuje to całkiem. Myślę, że tak. Tylko, że tutaj trzeba byłoby to w dół jeszcze chyba ściągnąć, wiesz? Bo to tak lewituje. Tak, zaraz to uzupełnimy, nie? Tylko właśnie tutaj chciałem to uzupełnić chyba już bardziej właściwym blokiem, czyli tufem. Tuf, tutaj chyba zrobimy w ogóle go w formie schodka. Ja nie wiem, czy z tego jeszcze mogę zrobić schodek? Mogę. Możesz, tak, możesz. Zróbmy... O Boże, nie. O Jezu, co ja zrobiłem, no! No zrobiłeś. Kliknąłem na inny, a zrobił mi się inny. Tufowy ceglany platform mi się zrobił, a miał się zrobić tuchlony... tufowy ceglany stupę niszcze. No. I latarnie pod płotki postaw. To jest dobry pomysł rzeczywiście, żeby je tak zawiesić. Zrobimy, tak zrobimy. Jak to jest, że ja klikłem w dobre... Przepraszam, klikłem. Kliknąłem w dobre, a tutaj mi się zepsuło i zrobiło złe. Bez nadzieja, no. Ja nie wiem, jak się robi te lampy. Jeszcze raz, klikam to. O, dobra, już mam. Teraz się robi dobre. Co, ja naprawdę nie trafiłem? Ale bez nadzieja. Mi się wydawało, że dobre kliknąłem, a tutaj się zesrało. I tyle. Jak ty mówisz brzydko? O, przepraszam, już brzydko mówi. Brzydko. Zesrało. Dajmy tak, o, i będzie git. Tak, wiszące tabliczki to jest rzecz, która rzeczywiście jest, którą ja musiałem sprawdzić. Fajnie wyglądałby pomost zbudowany ze zgaszonych ognisk, dałby wam efekt desek, pod którymi widać wodę.
To brzmi ciekawie. Weź zrób ognisko. Mm-hmm. Albo zrób ze cztery ogniska. Zobaczymy. Zaraz, żeby nie było, że ja nie uczestniczę w budowie domu, zrobię element dekoracyjny naszego domku. Pięknie, pięknie. I teraz ja zrobię w sumie te tabliczki i zobaczę, jak wyglądają wiszące tabliczki. To mnie ciekawi. Dobrze. Jeszcze ich nie robiliśmy chyba. Uwaga. Okej, okay. Coś źle kliknąłem. Uwaga, kliknę może z tej strony, to będzie wisiała. Nie, dalej źle. A nie musisz na drucie jej powiesić? Nie wiem, powieszę od spodu. Nie da się tak. Boże, żebym ja wiedziała, jak się robi ognisko. Czy ona musi być pod płotkiem? Ziomy, jakie wiszące tabliczki? To są inne tabliczki w ogóle, to osobny item. Jaki crafting? Co wy mówicie? To jak to zrobić? Bo masz coś takiego jak powesena wyweska. Powesena wyweska? Ją się robi z klody okorowanej i z łańcuchów. Powieszona dubowa wywieszka. Tak. Okej. Okay. Także to jest inny crafting. Dobra, jak się robiło łańcuchy? A łańcuchy? Brało się te Żelazne samorody pomiędzy żelaznym kawokiem. Dobra, żelazny kawok jest. Okej, okay, zrobię tych łańcuchów trochę. Najgorsze jest to, że jak chcę się dowiedzieć, jak coś skraftować, to nie mogę tego znaleźć, bo nie mam pojęcia, czego mam szukać i to jest... A ja nie pamiętam craftingów. Dobra, ma znalazłam. Dobra, okay. Zobaczmy tą wywieszkę. Wywieszkę. Gdzie ona jest? Wywieszka. Jest wywieszka. Dobra, do niej kłody trzeba w ogóle, żeby to skraftować. I to muszą być okorowane kłody. To ja bym potrzebował okorowane kłody, ale zrobione z... Zrób z brzezowe. Czy nie? Nie. A nie, bo to musi być konkretny kolor. Z dżunglowego zrobimy, nie? Bo na razie on chyba fajnie meczuje do tego. Dla ciebie to. Dobra. I ognisko. Trzeba je zgasić. Masz wodę? Nie, mam wiadro tylko. Wody nie mam. Czekaj, bo ja w ogóle mam mam dużo wodę. Przedmiotów i nie wiem... Ojejciu. Po co ja mam skąd ja mam diamenty w ogóle? Po co mi te diamenty, no? Bo wykopałeś diamenty i nie schowałeś. Daj mi te diamenty. Czekaj, dam ci rzeczy, które jakbyś mogła zanieść, to byłoby gitem, bo to są mi niepotrzebne rzeczy, a ja je noszę ze sobą cały czas. Dobra. Kites. To rzeczywiście wygląda fajnie, jakby takie drewniane rzeczy, tylko problem z ogniskiem jest taki, że widzicie, one mogą być tylko na jednej wysokości, nie? Mm-hmm. Czyli tak... No i lewitują, bez sensu trochę. Nie możemy zrobić takiego bloku na nieregularnej wysokości, tak jak możemy z półblokami działać, nie? Łopatą że jeden jest na jednym bloku. W ogóle ludzie piszą. O, spoko, ja nie mam łopaty, więc zgasiłam wodą. Dobra. Dobra, rozwalam to. Ale to nie jest to chyba, co chcemy. Ale wiesz co, jeszcze jedna z rzeczy była do wytestowania, czy można gnilo meso zamienić na skórę na ognisku. A, wysuszyć. Dobra, to muszę jeszcze raz kraftować ognisko, bo mi niestety wypadły... No. Ale to jest ciekawe dość. Składniki. Zaraz zobaczymy. Tam parę osób pisało, że to tylko na tych, tylko na bedroku działało, ale zobaczymy. W takim razie robię tu eksperyment na dole z ogniskiem. Rób. Czy to się wrzuca do ognia? Nie, kładzie się. To się... Prawym przyciskiem myszy. To nie da się. Położyć. Nie da się? Dobra, Nie działa. Czyli nie działa. No to słuchajcie, mit obalony. Pokaż te tabliczki wiszące, już robię. Dobra, mamy. Powieszona dżunglowa wywieszka. No wisi sobie. Bardzo ładnie wygląda. Okej, okay, a no mogę. Pięknie. Mogę powiesić ją pod na przykład płotkiem? Czy ona będzie miała jeden łańcuch wtedy? Jo! Ale git! Ej, ale to trzeba byłoby na środku i powiesić informację, że. Tylko po meczu słowiańsku, że tu mieszkają Aguizio. No ej, kurde, trzeba po meczu słowiańsku to zrobić, rzeczywiście. Słuchajcie, jak po meczu słowiańsku napisać, że my tutaj mieszkamy? Jak to zrobić? Daj płotek, łańcuch i dopiero wtedy tabliczkę. Zobaczmy w sumie, jak to będzie wyglądało. Ja dam łańcuch tutaj i mnie ciekawi, czy ten łańcuch się zamieni na podwójny? Nie, on się zrobił tak o... Ale to i tak wygląda bardzo ładnie. Tut żywe Aguizio. To brzmi trochę tak, jak meczu słowiański. Tut żywejo? Nie żywejo. To będzie zbyt po polsku. Najgorsze jest, że ja nie mam na klawiaturze tylko Z z tym. Tut. Tut żywe. To da się skopiować ten dźwięk? Znaczy nie dźwięk, tylko tę literkę? Jak to w tą literkę? No nie mogę skopiować. Nie działa, Ctrl V nie działa właśnie, no to jest problem. Czekajcie, ustawienia klawiatury szybko. Ale nie, patrz, u mnie działa. Tak? No, skopiowałam z czatu i działa. Ale na tabliczkę nie da się tego wstawić chyba, weź spróbuj. Yo, okej. Okay. Tu dżive agu
Izio. To wydaje mi się, że to brzmi chyba najbardziej. Albo tu drzwiwód, Agu Izio. No właśnie, jedno z dwóch. Tu drzwiwód musi być. Wpisuj, ale w środkowej linii. Dobra. Tu drzwiwód, Agu Izio. Zobaczcie. Tada! Mamy to. Pięknie wygląda. Super, ej, mega. Ale co śmieszne, nie mogłam skopiować całego tekstu, ale jak skopiowałam tylko literkę jedną, to się udało. To ciekawe. To może ciekawe. Za długi string był i nie chciał się wkleić przez to, że miał za dużo liter. Okej. Okay. Dobra, mamy, słuchajcie, idealnie. Taram. No teraz trzeba tutaj jakiś bloczek wkleić. Pokolorować to trzeba, żeby... Aga. A. Wybierz kolor, czekaj, ładny to ja... do tego. No. Jaki kolor wybieracie? Pójdę poszukać kwiatków. Tylko najpierw pójdźmy spać, żeby mnie potwory nie zeżarły po drodze. Dobry pomysł. Trzeba w ogóle łóżka jakieś ekstra na górze postawić. Możemy w sumie te zabrać zaraz, jak się prześpimy. Czarny fest wygląda, dobrze wygląda czarny, ale myślę, że możemy pokombinować z tymi kolorami, bo to fajnie będzie ten... Idę po kwiatki i będziemy kombinować. Ej, czekaj, bo my chyba mamy z tej ośmiornicy, możemy świecący zrobić. Możliwe, no. Mamy jeden świetlny mesek, co crnilom. I spróbuję kliknąć na niego. No zobaczmy, znaczy na tabliczkę. Pytanie, jak będzie wyglądał, nie? Wiesz co, wiesz, powiedz mi, czy ty masz trochę tufu jeszcze, czy nie? Na dole. Dobra. O! Nechaj na stany Świetlo. 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 O Boże. Tu drzwiód, Agu Izio. Ciekawe, pięknie. Czy jednak można to pokolorować na inny kolor. Spróbuję jeszcze dodać jakiś kolor do tego. Wydaje mi się, że tak, bo to zobaczymy, tylko glow dodaje. Zobaczymy, najwyżej zmarnuje. Ale super to wygląda, kurde, jestem zachwycony. Uwaga. Chyba trochę za ciemne. Jaśniejszy musiałby być, ale fajnie wygląda, że ma czarny ten, czarny outline. No. Tylko jest za ciemny ten kolor. Ciekawe. Trochę, ale fajnie wygląda. Napiszcie z drugiej strony tabliczki, napiszemy, to będzie jakiś ten... Jak jest do widzenia po meczu słowiańsku? Bo jest dobrodoszli jako dzień dobry, nie? A jak jest do widzenia? Zrobimy, tak wiecie. Dobro poszli. Dobro poszli, albo tak. Dobro wyszli. Nie, to jest jakoś inaczej. Ej, a da się położyć na płasko tabliczkę na podłodze, żeby zrobić wycieraczkę? Do widzenia z tłumacza jest. Jakby się dało zrobić wycieraczkę i na niej napisać coś w stylu witajcie, to byłoby mega ciekawe. Och, czekajcie, się nie mieszczę. Nie da się, lipa. Chciałem napisać dobro poszli. O. Idealnie, nie? Do widzenia. Dobro poszli. Bym dał jeszcze te slaby od spodu, będzie fajnie tak uzupełniało ten spód i będzie mi zapasową podłogę, jakby ktoś tutaj próbował wykopać przypadkiem podłogi kawałek. Chodź, zobaczysz, czy spróbuję pokolorować na nowo innymi kolorami. Sekundkę, tylko zrobię screenie. Dobra. Robię screenie i stawiam screenie tutaj, żebyśmy mieli miejsce na materiały budowlane. Już są widzę. Czarne kwiatki? Nie wiedziałam. Ale mega! O tak! To wygląda jak neon. Różowy. To wygląda jak neon. Musimy zrobić... Tak. Zostawiamy różowy? Tak, jest pięknie. No. A tutaj jeszcze masz czerwony z drugiej strony, do zobaczę. Widzenia. Nie, to jest zbyt żarowe. Okej, okay, trochę lepiej. Mam jeszcze szarą. No tak, myślę, że całkiem ładnie. Jasno-niebieska jest. To jest jasno-niebieska? Tak. Nie. Chyba, że... Tak, to jest jasno-niebieska. Nie, to jest jasno-niebieska. Nie, to nie może być jasno-niebieska, no co ty? Użyłam jasno-niebieskiego barwnika, mordo. Wiesz co, zrobię z tej strony też różowy. I ten neon daje ogromną robotę, więc musimy znaleźć świecącą ośmiornicę jeszcze. Rewelacja wygląda. Zawieść tabliczkę na ścianie. No właśnie, wisząca tabliczka na ścianie. To jest rzecz, której ja jeszcze nie testowałem. A też mi ciekawi, jak ona... Będzie wyglądać, kliknąłem R, czekajcie, reload. Dobra, wygląda tak, a od frontu? Tak samo. Dobra, pięknie to wygląda, kurde, to jest rzecz, czemu dopiero teraz dodali, nie? Ja nie mogę. Nie no, ja powiem wam, że jestem zachwycony nowymi blokami i rzeczami, które dodają, chociaż naprawdę mam takie poczucie, że to powinno zostać dodane już wiele, wiele lat temu, a naprawdę jesteśmy w 2024 roku, a my się zachwycamy tym, że dodali kilka rodzajów kamienia i parę innych pierdół, w międzyczasie paczki modów, nie? które świetnie sobie z tym radzą. Będzie fajnie wyglądało znowu. Okej, okay, i tam oczywiście to nie będzie tak sobie wisiało, zrobimy jeszcze podpory pod spodem. Zobaczmy, jak to wygląda. Chyba całkiem git. Teraz zrobię wyprawę kawałek stąd, żebyście mogli zobaczyć w ogóle, jak wygląda to z daleka. I ocenimy też, czy coś tutaj trzeba dodać, zmienić. Tęcza!
Yo! Tęcza jest? Ale Beka, idę. No. Śmiesznie, już zniknęła. Nie. Tak, dosłownie chwilę tylko była. Okej, okay, słuchajcie, tak to wygląda na ten moment. Jeszcze oczywiście to będzie trochę to obudowane od spodu, bo to na razie wygląda trochę jak było wbite w ścianę po prostu, a my chcemy zrobić tak, żeby były podpórki pod to i jakoś tak, żeby to ładnie ogólnie wyglądało. Spójrzcie tylko. Jak wam się podoba na ten moment? Podpory z dołu jedynie by dodały realizmu. Dokładnie i na pewno zrobimy. Hello, macham wam. Siemanko. Tak. Dobra, jaką podłogę widzisz tutaj? No tą z tego tufu jakiegoś, nie? Można by wziąć, weź ten tuf ode mnie. Zrób go w kilku wariantach i poukładaj, spróbuj jakiś pattern fajny zrobić. Dobra. Co myślisz o takiej podłodze no, w formie takich bloków naprzemiennych? Całkiem. Czy wolisz jakiś kształt z tego? To, ej, co myślicie? To wystaje, czy to jest wklęsłe? Znaczy wypukłe, czy wklęsłe? Wklęsłe, w moim odczuciu. Tak? W moim no. Pierwszy rzut oka było wypukłe. Ziomy, dla was to jest wypukłe, czy wklęsłe? Dla mnie jest... A, bo z twojej perspektywy to nawet wygląda bardziej na wypukłe, ale z mojej perspektywy wydaje się być wklęsłe. Ej, z tej strony rzeczywiście jest wklęsłe, no. Czujesz? Ja nie mogę. Słuchajcie, teraz jest wklęsłe. A teraz jest wypukłe. Dobra, co ja mam robić, panie kierowniku? Wymyśl podłogę wewnątrz jakąś. Tak zróbmy, co? Dobra. A ja tutaj sobie zrobię rusztowanie i zaczynam budować drugie pięterko. Może jakiś wodospadzik w domu? Zobaczymy, czy to niezbyt ekstrawaganckie, jak na nas. Zobaczymy jeszcze, może coś zrobimy. Na pewno tutaj wodospad by fajnie wyglądał, jakbyśmy dodali gdzieś. Bo ja bym zrobiła coś takiego, że tutaj... O, na przykład tutaj, gdzie jest ta platforma. Wyobraź sobie tutaj, przyjdź do mnie. Mhm. Tutaj zrobić coś a la oczko wodne, w którym będą aksolotle. I tutaj gdzieś zrobić w ścianie dziurę i z niej wodospad, który spływa do tego oczka wodnego. Można, jak najbardziej. Można zrobić tak, że i spływa, i wypływa fejkowo. Tak. Zrobimy tak, żeby szkłem odciąć basen, żeby aksolotle nam nie wypłynęły. Możemy zrobić, no. Co myślicie o tym? Ja tak myślę jeszcze, że może właśnie by na przykład ze smoothstone'a tego nie pokminić. I możemy. Bo to jest jeden z moich ulubionych bloków od zawsze w Minecrafcie. Odkąd tylko się pojawił smoothstone, ja byłem po prostu zakochany w tym. Dobra, to jest sprusowe. Okay. To jest sprusowe. Stawia ołkowe. Zobaczmy, które będzie lepiej. No kurde, no ołkowe drewno jest OG. No dobra, ołkowe. Jak myślicie, które wam się bardziej podoba? Ja zrobię w sumie ankietę. Sprus czy ołk? Klasyczny podloga, dokładnie tak. Klasyczny to najlepszy. Mieszany. Mieszany, tak. Miesiany. No miesiany nie wygląda dobrze, bo jak sobie zobaczycie na przykład tak... No one nie maczują ze sobą, miesiany to nie? Nie maczuje. Nie. Chyba zdecydowali, mamy ponad 300 głosów i sprus jest naszym faworytem. To lecimy sprusowe deski w takim razie. To lecimy, ołk! Nie. Dobra, kończę ankietę oficjalnie. Dziękuję wam za wszystkie głosy. Ej, w ogóle można robić barwione szyby. Tak, to było... ale myślę, że zrobimy ogólnie jakieś takie na przykład jasno-szare albo białe, bo one wyglądają fajnie, nie mają tej takiej tekstury wyraźnej, nie? Ale wyglądają super neutralnie. Ja bym zobaczyła w ogóle najpierw zwykłe szyby, jak wyglądają. Mhm. Bo to szkło, ono na shaderach może wyglądać nawet zwykłe fajnie. Dobra, ktoś mi tu pisał, żeby tufowe murki spróbować wsadzić tutaj. Zobaczmy, czy tufowe murki to jest dobry pomysł. Zobaczę, który wygląda jak. Czemu nie ma guzików w logach? No właśnie! Ej, czy da się robić kolorowe guziki? Teraz? Z drewna każdego. To na pewno. Z każdego? No. Ej, rewelacja. Jeszcze guziki na logach to trzeba zrobić. Guziki na logach, no. Zrobimy. Tak, co robi ten psz? Trzeba będzie zrobić koniecznie. Zobacz, jak to wygląda. Kurde, to jest szare? To wygląda klasycznie, a to wygląda tak super neutralnie, nie? Jak brudne okno no, po prostu. No, w sumie trochę brudne wygląda. Bo to jest, jak zostaniesz tutaj, to jest takie bardziej przejrzyste. Jak myślicie? Rabini, wypowiedzcie się. Wolicie brudne czy czyste? No brudne! Zrób ankietę! Ale to nawet nie ma co sensu, sprawdzę, słuchaj. Jakie okna wariacie? Prawda, nie ma sensu, zobaczcie, tutaj wszystko, wszyscy napisali, że brudne Misiane okna uczucia. Muszą być. Dobra, brudne będą. Brudne okna, let's go. To jest jasno-szare, nie? Tutaj,
Tak. Możemy jeszcze biały ewentualnie spróbować, nie? Ale nie wiem, czy jest sens. No, ten jest ładny. Mogę spróbować. Zobaczę. Gites, nie? Fajnie to będzie. No brudne, trzebało. Jak chcecie brudne, to niech będą brudne. Mi się podoba. Teraz tak, właśnie, jak tutaj z tymi murkami? Czy je tutaj podstawić o taką po prostu? Oj nie, białe raczej nie. Ale zobacz, ale jeszcze żebyście mieli lepszy. Lewy czy pogląd. Prawy? Ceglany czy gładki? Chyba ceglany lepiej wygląda, co? Pokaż. Ja tak roboczo postawię jeszcze na górze tą cegłę błotną, bo ona będzie tutaj mniej więcej, no nie będzie dokładnie mi tak, się zaraz gładki bardziej podoba. Gładki ci się bardziej podoba? Mhm. Okej. Gładki? Masz białe. Ale białe jest zbyt białe. Białe jest zbyt białe, tak. Brudne okno lepiej. Ty tutaj też robić okno? Wiesz co, na razie nie, bo tam nie wiem jeszcze, jak tamtą stronę się rozciągnie nasz domek. Zaraz będziemy to kminić. Gładki. No widzę, że większość z was chce gładki, więc dobra, to pójdziemy w takim razie w gładkie. Rzeczywiście tak zróbmy. I ten andezyt może odłożymy na bok. Rzeczywiście trzeba tutaj pokminić z nowych bloków. W końcu nie bez powodu dodali nowe bloki, żeby z nich nie korzystać teraz. Także żegnaj, murku. Miło było cię poznać. Dobra, tą górę trzeba zrobić inaczej, koniecznie. Iku, ale jestem zachwycona tym, jak wygląda podwodny świat na tych shaderach. Tak? No, to prawda. Aga zwiedza. Nie wiesz, jakbyś miecza nie trzymała w ręce, to łatwiej barwniki. Się pływa, nie? Ale ja pływam z mieczem, ponieważ potrzebuję miecza. Super się ogląda was odkrywających nowe rzeczy. Dziękujemy. No, dla nas to jest też coś fajnego. To jest super, takie, że super się ogląda. To jest takie, no, fajne. Fajnie poczuć w końcu to takie... Jakby to powiedzieć? No taką ekscytację z gry, nie? Czego tak jakby no już przez jakiś czas nie było, bo już byliśmy trochę zmęczeni. Zmęczeni byliśmy, tak. Zmęczeni byliśmy, dlatego teraz się fajnie to od nowa wszystko odkrywa. Mam pewien pomysł na wycieraczkę. No, śmiało. Jakby się dało tabliczkę na podłodze położyć, nie? No właśnie, kurde, to był mój pomysł, ale ludzie mi napisali, że się nie da. No, niestety. Może w następnej wersji. Jo, mamy zieloną wycieraczkę, pięknie, super. Dać szerszą ją na nie, 3 czy na 1? Nie, na 1 jest super, jest naprawdę super. Chyba, można podkopać tutaj będzie blok od spodu. Automatyczne otwieranie, nie? Można podkopać blok od spodu i zrobić zapadnie w tym miejscu. Tak! Dla niechcianych gości idealnie będzie. A jakie drzwi? Drzwi wybierzemy, jak już znajdziemy sobie różne inne materiały. Z tym się też nie pali. No trzeba byłoby zobaczyć, jak wyglądają craftingi drzwi w ogóle. Nie. Co mnie uderzyło? Utknąłeś może w bloku jakimś. Chyba w ścianę wstałem. Słuchajcie, może? Z rozpędu jak wstałeś wstawałem, ścianę. Uderzyłem głową o ten, o słup, który postawiłem. Świetnie. Może tak być. Oglądam te drzwi, no. Ale ciężko mi powiedzieć, które byłyby najciekawsze. Aj, jak mamy schodek bokiem, to się nie przyczepia nam szyba, nie? Do niego, nie. Dobra, ja przyniosę jedne drzwi na eksperyment i zobaczymy, czy to będzie pasować. To będzie źle. To nie zadziała. Ale deski i schodek. O, i zobaczcie, cyk, szyba działa w ten sposób. Spoko. I tutaj damy pełny blok od góry. Uwaga, stawiam drzwi. Ze złej strony postawiłaś. No, wiem. One wyglądają ok całkiem, ale nie wiem. No kurde. Dobrze było. Tu? Tak. Jeszcze będziemy no, zaraz kminić. No mi się podobają. Są ładne, tak. Mi się też całkiem podobają, ale zobaczymy, bo... Fajne, bo mają... O kurde, zaśniedziały nam. Już zaśniedziały? No. No za dużo macasz je, wiesz, to jest od dotykania. Ja tylko otworzyłam. No dobra, to teraz nie otwieramy drzwi, chodzimy bokiem. Będziemy mieć drzwi, których nie będzie można otwierać. Ładne, ale niefunkcjonalne. Ej, ale te zasiedziały też ciekawie wyglądają. Ale słuchaj, pójdziemy, znajdziemy miodek, to je zasmarujemy. Wosk na nie to dajcie, się wysmaruje. Bo spleśnieją. Tak wyglądają. W razie nie, czego zobaczmy. Mam jeszcze... Z jednego craftingu robi się trzy drzwi. Więc w razie czego wymienimy na nowe po prostu. Ale to odmacania będzie się rzeczywiście ten? Nie wiem, bo one się po prostu tak... Nie, to chyba z czasem. Czy jak stoję przy nich? To zdrab one... siekierą. Czekaj, zobaczmy czy to działa. Z shiftem? Nie, chyba nie. O!
odnowiłam drzwi. Ale właśnie. To jest śmieszne. Ej, rewelacja! Kurde. Fajnie. Bardzo fajnie. Ale tak czy siak trzeba będzie je naoliwić. Czy nie byłoby mi łatwiej używać rusztowania bambusowego? Pewnie byłoby mi łatwiej, ale ja jestem oldschoolowym starym dziadem grającym w Minecrafta, który nie umie takich rzeczy, więc ja muszę to robić na opak wszystko. Poza tym dirta masz pod ręką, a rusztowania nie. Otóż to, no. Jeszcze muszę pamiętać, jak je zrobić, nie? Nie, no żartuję w sumie z tym, ale rzeczywiście można byłoby pokminić takie rusztowanko zaraz. Zaraz to pomyślę. Dobra. Ej, chyba, tak. Że sobie zrobimy dzwonek, którym będzie się otwierało drzwi. W sensie taki, wiesz, tak jak masz na przykład w niektórych miejscach, masz taki elektroniczny zamek, że naciskasz sobie włącznik i ci się otwiera. To spoko. Tutaj możemy sobie zamontować taki. Dobra, wiesz co, jak chcesz, to możesz uzupełnić szybki na górze, jeśli masz ich więcej. Dobrze, mam. Byśmy mieli od razu to zrobione. No, taki strukturalny wyszedł ten front tego domu. Jeszcze pewnie zaraz go uzupełnimy od góry jakoś lekko i będzie już w ogóle fajnie wyglądało. Co, ja lecę na rekonesans z daleka, zobaczymy, jak wygląda frontowa ściana. No dobra, powiem szczerze, mi się podoba. Z daleka wygląda lepiej niż z bliska, zdecydowanie. Czekaj, ty jesteś tam bardzo daleko? Mhm. No tak chciałem Yolo! W całości zobaczyć. Chyba cię nie zobaczę. Skoczyłam już. Tak, tak, ale szukam... O, tutaj był. O! Syrenka. Syrenka Agi. Oj. Mało kolorowy. No tak, no ja jestem ogólnie fanem mało kolorowych domków. Ale dach będzie kolorowy. Tak, dach będzie jeszcze w kolorze mangrowowym, nie? To na pewno zrobimy tak. Bardzo mi się podoba ta bryła. Super jest. Tutaj taką dobudówkę zrobimy może jeszcze w lewo i tutaj, tak jak Aga mówiła, fajnie byłoby, ale chyba przy tym zielonym fragmencie zrobić to oczko. Dobra, na razie mi się podoba. Uważam, że jest ładnie zrobione. Oczywiście jest jeszcze dużo tutaj do tego, do szlifowania, ale tak jak wam mówiłem na poprzednich streamkach, mi zależy na tym, żeby jak najszybciej ten dom skończyć, bo to jest nasza mała przypadłość z poprzednich serii, że dom nigdy nie jest skończony, a chciałbym ten zrobić taki, żeby był w miarę szybko i sprawnie gotowy. Zobaczymy, czy się uda. Tym blokiem, co wykrywa dźwięk, można zrobić drzwi na dźwięk. Można, jak najbardziej. Może tak zrobimy? O! Ej, i one się wtedy będą automatycznie otwierać, jak ktoś będzie przychodził? Chyba jak tak. W sklepie? Tak. Tak, tak, to chyba tak działa. No. Zrobimy to. Musimy to zrobić. Tylko gdzie schować ten mechanizm, jak tutaj od dołu mamy już wszystko podbudowane? Tylko każdy mob i TD będą mogły wejść. No właśnie, to jest minus tego, tej aktywacji na ten... No to zróbmy tak. Myślisz? Na razie git. Jak najbardziej. I tak będziemy wchodzić tak. Nie, dlaczego? Przecież zrobiłam dzwonek. No spoko. To dzwoń sobie dzwonkiem dalej. Okej, wiesz co? Wieszam płotki te dżunglowe tam wysoko. Dobra. I zaraz przyczepiamy do nich ten. Przyczepiamy lampy. Do nich lampy. Postawcie na logi trapdory Boże, nie mogę się wysłowić. Mangrowcowe. Ale to nie są chyba mangrowcowe. Zrobię, to są zrobię. Namurzynowe. Przetestuję, bo jestem ciekawa. Ciekawa jestem. To weź zrób, no, jak najbardziej. Chociaż ja myślę, że inne wybierzemy. No, choćby sprusowe by fajnie wyglądały, żeby zakryć ten czerwony. Dobra, to żebyś miał porównanie, mamy i takie zrobione. Dobra. Swoją drogą złapałeś jednego. Wyglądają całkiem ok. A tutaj obok masz ten. Oj! Przepraszam. No, mordo. Mordo, co to było? Nie no, to dziwnie będzie wyglądało. Trzeba zaraz spróbuję zrobić może z czegoś innego. Mi się te bardziej podobają, ale dobra, zostawmy to na razie, taki detal to można na później jeszcze, nie? Spokojnie, jak już będziemy mieli więcej, zobaczymy, jak dużo czerwonego daje nam dach. Wtedy będziemy oceniać, czy chcemy zredukować ten czerwony, czy zostawić go więcej. Mam jeszcze jedną propozycję. No, tak. Co, dżunglowe? Zobacz. Ciekawie. Na pewno dopełnia kolorem do pozostałych. No, moim zdaniem najbardziej pasuje. Co a weź tutaj, daj niżej go, bo tam na górze to ciężko zobaczyć. No, mi się podoba ten, bo on jest fajnie widać przez to jakby wzór tego drewna mangrowego, a jednocześnie tapia się w A postawiasz go na dole? Na dole, bo można go jeszcze dać do góry nogami, tak. Nie? Można go złapać i postawić od góry jakby, o tak. O, no, nawet lepiej. Nie? I wtedy masz ten pasek ciemny na dole i kształt jest odwrócony. No, dżungla i fajna. Fajnie wygląda, nie? I teraz zarys dachu. Zaraz szybko go skonstruuję tutaj. Się zastanawiam, czy robimy niski dach, czy wysoki dach. Na razie zrobię... Dobra, zrób z jednej strony niski, zrób z drugiej strony wysoki i pójdziemy kawałek dalej i zobaczymy. Boże, teraz zaczął padać, nie będzie widać tego z daleka. No dobra, to zaraz przestanie padać.
To już zrobiłeś oba daszki? Nie, zrobiłem jeden. To jest ten niski. On jest cofnięty trochę, więc on wygląda teraz na razie jeszcze tak, tak źle. Ale wyobraźcie sobie teraz, żeby on szedł do tego miejsca mniej więcej, gdyby był strzelisty. Czy to nie byłoby za wysokie? Bo wtedy ten strzelisty nie, dach... Nie, ten jest dobry. Strzelisty dach byłby wtedy w wysokości drugiego domu, tak de facto, nie? Mm-hmm. Imo ten jest dobry. Mm-hmm. Ja bym go ewentualnie spróbował posadzić o jeden blok w dół i to byłoby ten, byłoby spoko. Aha, czyli żeby był na dwa, ale niżej jeden blok? Tak, tak, ale to już zrobię zaraz, okay. Jak już będę na miejscu. Dobra, nie ma sensu tego przebudowywać. Wydaje mi się, że to będzie gitem. Mm-hmm. Oj, proszę. No, mi się podoba. Musimy teraz zdecydować. Wydaje mi się, że mieliśmy tam stone brick. Tak, stone brick połączony z deską. Jezu, ta luneta to jest cudowna rzecz. Zobaczcie. A, bo ty stąd sobie oglądasz. Kurde, no wszystko widać stąd. Idealnie. Schodek tu. I mamy chyba front zrobiony tak wstępnie. Stawię na razie tych schodków trochę i zobaczymy z daleka, czy to jest mniej więcej to, co byśmy chcieli zrobić. Okej, okay, słuchajcie, wydaje mi się, że to jest git. To jest jak najbardziej git. Ten kształt, tylko on szkoda, wydawał się być trochę... zbyt taki płaski, ale teraz zobaczcie, po dobudowaniu tego tutaj jeszcze taki gzyms się doda po lewej stronie, z prawej tak samo, to się wypełni jakąś ładną ścianą i to będzie wyglądało w punkt.